Jesteśmy po gali KSW 15, jest z nami Martin Lewandowski. Witam, Martin. Cześć, witam. No może pierwsze wrażenia po gali, jak skomentujesz to, co się dzisiaj wydarzyło tutaj na torwarze? Myślę, że skomentuję to w ten sposób, że właśnie starałem sobie wybrać telefon do siebie i się dziwiłem, że mam zajęty telefon. Jestem skołowany lekko, jest przemęczony, wymęczony, rozczarowany, zaskoczony. W zależności o jaką walkę zapytasz, to przeróżne emocje mną rządzą teraz. To może zacznijmy od walki Maćka Górskiego z Niko Puchaką. No Maciek przegrał tą walkę. Wydaje mi się, że słusznie jednak sędzia skończył pojedynek. Przynajmniej tak to wyglądało. Natomiast o co chodziło? Bo to było zamieszanie. Maciek chciał brać mikrofon, coś mówić, w końcu zrezygnował. No, chodziło o to, że Maciek nie chciał zejść, bo uznał, że nie przegrał tej walki, bo znaczy, że sędzia przedwcześnie przerwał. Może tak było, może nie. Nie chcę oceniać teraz, jak jutro mnie zapytacie, obejrzę sobie tą walkę i będę wam w stanie powiedzieć, co ja osobiście na ten temat myślę. No, szybko rozmawiałem z Tomkiem Bronderem, naszym głównym sędzią ringowym. Powiedział, że widział, że po prostu góral trzymał i nagle ręce jemu opadły. Jego zadaniem jest to, żeby bronić zdrowia i chronić zdrowia zawodników. Podjął słuszną decyzję. W jego odczuciu nie będę, nawet jeżeli okaże się, że to był w jakimś stopniu, bo nie będę miał w ogóle pretensji do Tomka. No i po prostu góral nie chciał zejść, więc stwierdziłem, ponieważ u nas od niedawna w federacji istnieją zasady, które pozwalają na wniesienie protestu od decyzji. No i góral chciał wnieść ten protest, więc ja powiedziałem jemu, dobrze, no zejść, no jakby, no co robimy, po co robimy tą szopkę. No zaczęło się jakieś tam słowne potyczka, więc powiedziałem jemu dać mikrofon, żeby on powiedział, że się nie czuje przegranym, że wniesie protest do federacji, oficjalnie to zakomunikował. No i Tomek miał po prostu tylko stwierdzić tyle, że przyjmie ten protest, tak, że to nie jest, że tutaj my robimy jakieś triki z wynikiem walk, czy tam z przebiegiem walk, tak. Pomagamy, od 8 lat, odkąd istniejemy na rynku, udaje nam się utrzymać jakąś taką czystość i klarowność, nie ma żadnej polityki tutaj, że ktoś powinien coś, jakieś, wiesz, każdy ma tę samą, stoimy w miejscu, w którym po prostu wychodzi i wygrywa najlepszy, koniec, kropka, nie ma żadnych ułatwień dla nikogo, ani wiesz, faworyzowania nikogo. Skomentowałbyś jeszcze walkę Janka Bachowicza i porażkę z Sokodziu? Powiem, że to była jedna z tych walk, gdzie myślałem, że tutaj wynik, z wynikiem się nie będę mylił. W ogóle nie zakładałem tego scenariusza. Raz w ogóle trochę mnie zdziwił Janek swoim zachowaniem. W ogóle było widać, że trochę tak jakby, no nie wiem, no blackout, nie? Pyk, nie wiedział co robić. No dla mnie psychicznie trochę chyba jakoś tutaj presja tego pojedynku, że musi udowodnić, bo to jakiś krok przed UFC, coś. Nie, druga walka wieczoru jakby w kolejności. Myślę, że psychicznie po prostu przegrał tą walkę i dał się trochę w głupi sposób skopać, czy tam w taki bezmyślny może, bo wiesz, po tym pierwszym low kicku powinien już chronić tą nogę. No ale wiesz, to mi też ciężko mówić tu przy ringu, nie wiem. No ale jestem rozczarowany, w tym sensie rozczarowany, że myślałem, że tą walkę po prostu wynik będę tej walki i jakby no, przyjdę. No tak, wiadomo, Janek. No ale widzę, że po prostu MMA i to może być. Tak, ale to chyba też jest fajne, nie? Że to nie jest tak jak w boksie, że jak tam ma gość już jakiś rekord i przynajmniej światowym, bo w polskim to bywa różnie, to po prostu możesz w ciemno stawiać, kto wygra. Nie? Tak jak niedawno, dzisiaj była walka Kliczki, chyba tam rondę, no to jest. Natomiast no, wydaje mi się, że trochę uratował tą galę z takiego kibicowskiego punktu widzenia, bo dużo Polaków jednak przegrało. Przegrał Górski, przegrał Chmielewski, przegrał Bedorf, przegrał Janek Błachowicz. No i wszedł do ringu Mamet Khalidow. No, wszedł do ringu Mamet Khalidow i zrobił to, co zapowiadał, że zrobi, czyli że da najkrótszą możliwie walkę. Jak to skomentujesz? No rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówisz, że uratował galę. No uratował galę właśnie swoim po prostu popisowymi numerami i swoją spektakularną wygraną. Chodziłem gdzieś tu z Arturem Przybyszem, się po prostu łapaliśmy za głowę, co to będzie, jak już Mamet dostanie. Więc wiesz, no już jakaś KSW, nie wiem, byśmy nazwali, wiesz, jakiś podtytuł Czarne Chmury. Wiesz, no po prostu masakra pod względem produkcyjnym, bardzo udana gala, obrazek prześwietny, ale pod względem przegranych naszych, no chyba najgorsza, najsmutniejsza. Czy uważasz, że to był za trudny sprawdzian dla naszych zawodników, czy zabrakło po prostu szczęścia? Nie, myślę, że nie, że w ogóle nie za trudny. No niektórzy byli po prostu, było widać, fizycznie mocno bardziej, wiesz, wytyrani, silniejsi i to sprawiało dużą trudność.
Nie wiem, trzeba poanalizować to, bo wiadomo, no my jesteśmy też, dlatego tak może chronimy, żeby ten ring był taki neutralny i naprawdę nie dawał nikomu żadnych przywilejów, bo jesteśmy też promotorami i agentami tych naszych zawodników, więc wiadomo, że jesteśmy życiowo wręcz zainteresowani, żeby oni wygrywali nie tylko u nas, ale i na każdej innej gali. Trzeba poanalizować, zobaczyć, gdzie tutaj czego brakowało, czy rzeczywiście tak jak u Janka, wydaje mi się, że po prostu zagrała psychika, ta presja, u Maćka ten Puchaka i u Jurasa, no oni byli po prostu bardziej, jak to się mówi, większymi fizolami byli, nie? Po prostu było widać, że każde tam przetoczenie coś sprawiało im straszny problem. Nie wiem. To może ostatnie już pytanie, bo oba jesteśmy zmęczeni już po tej gali, jest późno. Jak skomentujesz decyzję Jurasa o tym, że kończy karierę zawodniczą? Kompletne zaskoczenie. Wiesz, no, dziwnie, bo jakby, wiesz, to chyba w ogóle jakiś taki, wiesz, rozdział się pewnie zamknął, nie? Zamknął się taki rozdział, no, że był zawodnik, który był z nami od początku i nagle odchodzi, nie? To pierwszy właściwie zawodnik, który tak, nasz zawodnik, taki nasz, nie? Nie mówię o tam, powiedzmy, Przemku Skalecie, którym mieliśmy kontrakt i tak dalej, no. Dziwna sprawa, nie? Już KSW takie bez Jurasa ciężko sobie wyobrazić, ci powiem. No, to zawsze będzie tutaj, wiesz... Zawsze będzie komentował jeszcze. Komentował, mile widziane, ale wydaje mi się, że to była taka, wiesz, było widać, że ledwo powstrzymuje się od jakichś tam emocjonalnych odruchów, ale chyba przemyślana decyzja i tu jego ciężko będzie jakby nakłonić do jednak zmiany tej decyzji, bo jednak no, było widać, po prostu Juras wchodzi, to wiesz, dwa hasła i Łukasz Juras Jurkowski i cała publika po prostu jedzie razem z nim. Dla nas to, wiesz, no mamy po prostu, wiesz, fanów, którzy przychodzą za zawodnikami i my też właśnie wiele naszych wysiłków zmierza do tego, żeby budować taką fanowską atmosferę i żeby każdy z naszych zawodników po prostu miał fanów. No Juras jest tak naprawdę na szczycie swojej fanowskości, nie wiem jak to nazwać, i wiesz, i nam robi taki numer, ale jego decyzja, uszanuje to i po części też rozumiem, no 10. przegrana, to wiesz, to już jest, człowiek musi pogodzić z tym, że po prostu no, 10 razy przegrywać, no nie wiem. Nie wiem jak to jest, bo tylu nie przegrałem, w ogóle też nie wygrałem, więc w ogóle mi jest ciężko. Dobra, dzięki Marcin za wywiad, są nasz, nie?